artykuł 49, który zatytułowany jest Wyłączenie dotacji spod egzekucji. I zgodnie z ustępem pierwszym tego przepisu, dotacje, o których mowa w artykule między 15 a 21, 25, 28 do 32, 40 i 41, czyli dotyczące wszystkich zasadniczo dotacji oświatowych, nie podlegają egzekucji. Co do zasady zatem, nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z kwoty, jaką otrzymujecie Państwo jako dotację. Jeżeli zatem stwierdzone zostało względem organu prowadzącego jakieś zobowiązanie, na przykład z tytułu zalegania ze składkami ZUS, czy też za jakieś zobowiązanie podatkowe, albo zupełnie z innego, niezwiązanego z prowadzeniem szkoły czy przedszkola, zobowiązanie, na przykład nieuregulowanie należności wobec banku, wobec osoby fizycznej, czy jakiegoś innego podmiotu i został nadany tytuł egzekucyjny, który uprawnia do prowadzenia egzekucji, to w takiej sytuacji no nie jest możliwe prowadzenie egzekucji, czy zaspokojenie wierzyciela, czyli tej osoby, czy podmiotu, któremu te pieniądze winna jest, osoba będąca jednocześnie organem prowadzącym, właśnie z tych pieniędzy, które są dotacją. W takiej sytuacji, w przypadku na przykład zajęcia rachunku bankowego, na który właśnie wpływa dotacja, powinniście Państwo odpowiednio złożyć zarzuty do prowadzonej, czy to przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli egzekucja w administracji, czy też komornika, jeżeli taka bardziej cywilna egzekucji, ze wskazaniem właśnie, że środki na tym rachunku stanowią dotację i jako takie na podstawie właśnie treści artykułu 49 ustęp 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, no nie podlegają zajęciu, są wolne od egzekucji, czyli nie można z nich prowadzić egzekucji. Innymi słowy, wierzyciel nie może zabezpieczyć się w żaden sposób z tych pieniędzy. One są jakby chronione. No i wyjątek oczywiście. Wyjątek tu stanowi prowadzenie egzekucji, w której tytułem jest decyzja administracyjna, przy czym uwaga, ta decyzja musi być ostateczna w toku instancji i dotyczyć zwrotu dotacji wykorzystanej albo niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranej nienależnie, albo pobranej w nadmiernej wysokości, na co wprost właśnie wskazuje treść ustępu drugiego. Przepis ustęp 1 nie dotyczy egzekucji prowadzonej w przypadku stwierdzenia na podstawie ustawy o finansach publicznych obowiązku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. I w tym zakresie chcę jeszcze z Państwem omówić dwie, w mojej ocenie, bardzo istotne kwestie. Otóż po pierwsze, kiedy po kontroli, macie Państwo przeprowadzoną kontrolę, prawda? Kiedy po tej kontroli powstaje tak naprawdę realny dla Państwa obowiązek zwrotu tej zakwestionowanej dotacji, jeżeli ona jest na przykład nienależnie pobrana, to znaczy, co to znaczy nienależnie pobrana? Nieprawidłowo pobrana, czyli na przykład jeżeli zgłosiliście Państwo do dotacji uczniów czy dzieci, na których w rzeczywistości ta dotacja nie przysługiwała, na przykład nie byli oni rzeczywiście uczniami przedszkola, ona wówczas będzie pobrana nienależnie. Albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Co to jest dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem? No to będzie taka dotacja, która jest wykorzystana na inny cel niż zadania państwa jednostki oświatowej. Czyli jeżeli organ, w tym znaczeniu wójt, burmistrz, prezydent miasta, kwestionuje państwu jakiś wydatek, to wtedy ją nazywa jako dotacją wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. I trzecia okoliczność, dotacja pobrana w nadmiernej wysokości. Kiedy dotacja jest pobrana w nadmiernej wysokości? No na przykład, jeżeli nie wydacie państwo kwoty dotacji w danym roku budżetowym, czyli jeżeli dostaliście w roku 2022 200 tysięcy i nie macie państwo potwierdzeń na te
200 tysięcy, tak? Albo wydaliście, ale na przykład nie macie potwierdzenia zapłaty, bo gdzieś Państwo zaginął, albo dowodu zakupu, na przykład właśnie faktury, bo też nie możecie jej Państwo gdzieś znaleźć, albo jakiegoś rachunku na jakiś zakup. W praktyce zdarza się Państwu niestety właśnie zgubić taki dokument. Wówczas, jak wynika z orzecznictwa, taka dotacja jest dotacją właśnie pobraną w nadmiernej wysokości. Dobrze jest zwrócić się do wystawcy rachunku właśnie o wystawienie choćby duplikatu. Więc kiedy powstaje taki obowiązek, albo inaczej, kiedy powstaje możliwość egzekucji takiej dotacji? Otóż wówczas, kiedy decyzja będzie ostateczna w toku instancji. Jak wskazuje artykuł 16 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, kiedy ona jest ostateczną w toku instancji? No kiedy już nie można złożyć od niej odwołania w administracyjnym toku instancji. Czyli w tym konkretnym przypadku, jeśli chodzi o dotację oświatową, albo decyzja wójta, odpowiednio burmistrza, prezydenta, od której nie złożyliście Państwo odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej Państwu, bo na przykład przegapiliście termin, no to wówczas ona stanie się decyzją ostateczną, bo już Państwu nie przysługuje prawo złożenia odwołania, bo termin minął. Albo co powszechniejsze, będzie to decyzja samorządowego kolegium odwoławczego jako organu, który skontrolował jako organ drugiej instancji decyzję odpowiednio wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Dopiero taka decyzja staje się ostateczna w toku instancji i dopiero ona, nie protokół, nie wystąpienie pokontrolne, dopiero taka decyzja może stanowić podstawę do wszczęcia egzekucji i to egzekucji również na bieżąco wypłacanych Państwu dotacji. Oczywiście tu znowu warunek, jeżeli osoba, na którą wystawiono decyzję i obecny organ prowadzący jednostkę oświatową, to ta sama osoba. Innymi słowy, jeżeli za czas, którego dotyczyła kontrola, a następnie decyzja, zmienił się organ prowadzący, to dotacja wypłacana nowemu organowi prowadzącemu no nie będzie podlegała tej egzekucji, bo egzekucja nie prowadzona jest względem tego nowego organu, tylko tego starego. Czyli teraz do wyjaśnienia pozostają nam dwie kwestie, które niezmiennie od wielu lat powtarzam i uczulam. Sam protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne, czy pierwsza, że się tak wyrażę, decyzja wójta, burmistrza, odpowiednio prezydenta miasta, nie jest podstawą do wszczęcia egzekucji i czyli nie ma możliwości prowadzenia egzekucji, jeśli Państwo oczywiście od tej decyzji się odwołujecie. To decyzja samorządowego kolegium odwoławczego może stanowić tytuł do egzekucji, ale i tu uwaga, może, bowiem nie wolno zapominać, że przysługuje również Państwu prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, jeśli kierujecie Państwo na przykład skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W takiej sytuacji wstrzymanie wykonania takiej decyzji, no co oznacza, że decyzja nie będzie wykonywana, czyli nie będzie prowadzona egzekucja, aż do prawomocnego rozpoznania sprawy przez sąd administracyjny, jeśli zatem sprawa oprze się o Naczelny Sąd Administracyjny, a być tak może, to aż do czasu rozpoznania sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Kto może wstrzymać i kiedy? Otóż postanowienie takie może wydać samorządowe kolegium odwoławcze, albo jeśli samorządowe kolegium odwoławcze odmawia, wówczas takie postanowienie może wydać Wojewódzki Sąd Administracyjny,
Kiedy? No kiedy wykonanie decyzji mogłoby spowodować trudne do odwrócenia skutki, na przykład natychmiastowe jej wykonanie groziłoby brakiem środków na dalsze funkcjonowanie państwa, szkoły i przedszkola, no i zachodziłaby obawa, że państwo musicie zamknąć, czy będziecie musieli państwo zamknąć, bo nie będziecie państwo mieli pieniędzy na bieżące funkcjonowanie, albo zachodzi niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, no zamkniecie, więc trudno państwu będzie otworzyć tę jednostkę oświatową na nowo. Kierując taki wniosek w treści właśnie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, pamiętajcie państwo, że do sporządzenia skargi nie jest po pierwsze przewidziany przymus adwokacko-radcowski, ale pamiętajcie państwo, że należy uprawdopodobnić czy to szkodę, czy to skutki, najlepiej właśnie załączając do skargi. Po pierwsze opis stanu faktycznego, liczbę dzieci, liczbę pracowników, jakie koszty bieżące i oczywiście jaka jest sytuacja ekonomiczna samego organu, na przykład wynikająca choćby z PIT-u albo z innych załączanych do wniosku wraz z wnioskiem dokumentów księgowych. Pamiętajcie państwo o załączeniu tych dokumentów do wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji. Często samo wyjaśnienie może okazać się niewystarczające. Przyznam państwu szczerze, że nie uważam za właściwe w ogóle możliwości prowadzenia egzekucji za czas przeszły, przecież z bieżących dotacji. Tak? To wydaje się, że nie do końca rozumiem sens tej normy, ale ona jaka jest, każdy widzi. Powstaje bowiem przy tym kilka takich kwestii prawnych, które są dość trudne do rozwiązania. Na przykład kwestia rozliczania dotacji, która została przekazana na egzekucję i szczerze mówiąc przed wprowadzeniem tej normy już z samego orzecznictwa wynikało, takie też rozstrzygnięcie kiedyś otrzymałam dla mojego klienta, że prowadzenie egzekucji z dotacji w żadnym wypadku uprzednio, przed wprowadzeniem 49, nie było możliwe. Niezależnie od tego, czy to było prowadzenie egzekucji z jakiejś wierzytelności pozadotacyjnych czy dotacyjnych. Obecnie jest możliwe, jedynie jeżeli egzekucja dotyczy należności w przypadku właśnie stwierdzenia obowiązku zwrotu dotacji właśnie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. We wszystkich pozostałych przypadkach prowadzenie egzekucji, czy to egzekucji administracyjnej, jak i sądowej, jest absolutnie poza dyskusją, ona prowadzone być nie może. Nie wszyscy włodarze znają ten przepis i czasem przekazują środki z dotacji na rachunek na przykład komornika. Wówczas macie państwo 7 dni na złożenie zarzutów od egzekucji, 7 dni od dowiedzenia się. Warto również zwracać uwagę dotującym na niezgodność z prawem takiego działania, bo przepis adresowany jest również do dotujących. On państwa chroni, ale adresowany jest do dotujących. Jeśli zatem sprzecznie z jego treścią przekazują należną państwu dotację do organów egzekucyjnych, no wówczas czynią to oczywiście niejako na własną odpowiedzialność, a względem państwa pozostają w zwłoce z zapłatą. Co więcej, narażają się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, no bo państwu niezależnie przysługuje oczywiście roszczenie o tę niewypłaconą kwotę i to wraz z odsetkami za czas zwłoki, no bo no to nie państwo postąpiliście niewłaściwie, tylko organ przekazując tę dotację właśnie do komornika. I jeszcze jeden element, a mianowicie przerwanie biegu terminu przedawnienia, które to przerwanie powoduje na przykład właśnie wszczęcie egzekucji, czyli on sobie biegnie, ale w momencie wszczęcia egzekucji się zawiesza. Warto tu wskazać, że jeżeli decyzje zostaną przez sąd uchylone, a była prowadzona egzekucja na podstawie tych decyzji, no to owe przerwanie nie będzie miało zastosowania, bowiem w przypadku uchylenia takiej decyzji, na podstawie
której uprzednio prowadzono egzekucję, a zatem wyeliminowanie jej z obrotu prawnego, można powiedzieć uznanie jej za niebyłą, również prowadzone w oparciu o jej treść. Egzekucja nie wywołuje skutków prawnych. Dobrze, żebyście Państwo o tym pamiętali. Jak sprawa wraca z USA, decyzje są uchylone i organ Państwu mówi, Państwo mówicie, no przedawnienie, bo tam powiedzmy rok 10, 11, 12, przerwane było na czas trwania postępowania przed sądem administracyjnym. Organ mówi, no nie, bo prowadziliśmy egzekucję. Więc nie, dlatego że jeżeli decyzje zostały uchylone, no to również te czynności wynikające z tych decyzji nie wywołują skutków prawnych. I jeszcze jedna kwestia, o której chciałam dzisiaj z Państwem porozmawiać. Taka kwestia, w zakresie której zadajecie Państwo pytania. Chodzi tu na przykład o dotację celową, czy to na podręczniki, laboratoria, no czy też na inwestycje. Pamiętajcie Państwo, że dotacja celowa jest przychodem podatkowym. Przychód ten powstaje w dniu faktycznego otrzymania dotacji. No więc jeśli nie mamy kosztów uzyskania przychodów, to trzeba zapłacić podatek. Więc przeciwnie do dotacji oświatowej, ta co do zasady będzie wolna od podatku i nie będzie stanowiła przychodu. Dobrze. I jeszcze to chyba byłoby co do zasady na tyle, jeśli chodzi o temat artykułu 49. Ja jeszcze pozwolę sobie zerknąć, jeśli sobie poradzę, bo tak jak Państwu mówię, niekoniecznie płynna jestem, jeśli chodzi o kwestie techniczne, więc czasem mogę się z tym pogubić. Jeśli nie widzę komentarzy, nie mogę na nie odpowiedzieć, to przepraszam. Dziękuję Państwu za dziś. Tradycyjnie oczywiście, jeśli uważacie Państwo, że to, o czym dziś była mowa, może być również przydatne innym, to oczywiście miło mi będzie, jeśli udostępnicie Państwo post dalej, szczególnie do tych grup, do których te informacje dotyczą, do których powinny dotrzeć, a zatem do grup dyrektorów przedszkoli czy szkół, czy osób prowadzących. Do zobaczenia się z Państwem w środę, z tymi z Państwa, którzy będziecie na szkoleniu i do zobaczenia na następnym naszym spotkaniu na żywo. Pięknego, spokojnego tygodnia Państwu życzę. Niech się Państwu wszystko w tym tygodniu i oczywiście w kolejnych również uda. Do zobaczenia.